Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na październik. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania na nowy rok numerologiczny oraz na jesień. Koniecznie sprawdzajcie, ja je gdzieś tutaj na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, bo wówczas będzie można wyciągnąć większą, szerszą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień itd. Lwy, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na październik. Tutaj jest dla Was karta piątki buław, związana z rywalizacją lub konfliktem, ale spokojnie, myślę, że tutaj po prostu będzie się dosyć dużo działo w tym miesiącu. Co do Was przychodzi? Lub kto? A tutaj z kolei przychodzi dziesiątka buław i, no jasne, ta karta jest akurat związana z ambicją, z braniem na swoje barki dużej odpowiedzialności, z pracą jak najbardziej. I oczywiście dla osób, które nie pracują, tylko się uczą, czy powiedzmy są na emeryturze, no Wy już sobie tam znajdziecie jakieś zajęcia, w które będziecie dużo energii wkładać. Co odchodzi do przyszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei czwórka buław. Tutaj też mam wrażenie, że być może będzie w rodzinie konflikt a propos, wiecie czego? Jakby to powiedzieć, na taki ślub, wesele, chrzciny, no jakiejś imprezy rodzinnej. Ale oczywiście to nie dla wszystkich. No, sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako dziesiątka kielichów. No i w sumie to bardzo dobrze tak naprawdę, bo no ja mam wrażenie, że Wy jesteście w stanie łagodzić jakieś spory, zwłaszcza w rodzinie, ale też bym powiedział, że nie tańczycie jak ktoś Wam zagra. I też między innymi dlatego inni mają do Was dosyć dużo szacunku i takiego uznania, że no Wy to jednak umiecie zrobić po swojemu. Jaka będzie dla Was rada? A w Radzie jest z kolei dwójka kielichów, karta miłości, ale też zawierania z kimś paktu, umowy, ugody. Czego raczej nie robić, czego unikać. Tutaj unikać siódemki buław, czyli zbyt dużo brania na swoje barki, a z przełożenia piątka monet. I no powiem tak, nie sądzę, że jest to czytanie związane z finansami, ale spokojnie. Od razu powiem, że macie dwie piątki, piątkę monet oraz buław, ale też są dwie dziesiątki, czyli dziesiątka buław oraz kielichów. I teraz tak, cokolwiek by się nie działo, mam wrażenie, że macie bardzo duże oparcie w rodzinie, w przyjaciołach, w bliskich. I też tak naprawdę no, spotkania z tymi najbliższymi Was bardzo koją i są dla Was przede wszystkim takim celem na ten miesiąc. No też mam wrażenie, że ktoś sporo wyda pieniędzy na spotkania właśnie rodzinne. Nie wiem czemu, może jakieś zjazdy będą. A może właśnie nie chcecie wydać pieniędzy na spotkania rodzinne, bo jest powiedzmy wesele, czy chrzciny, czy ślub jakiejś powiedzmy kuzynki,
której nie widzieliście nigdy w życiu, no ale jest zaproszenie i ktoś tam naciska, żeby do niej pójść, czy do nich. I wy tak na zasadzie, no po co będę wydawać pieniądze? No nie mam ich wcale za dużo, a no tak naprawdę tych osób nie znam, więc no, absolutnie, to nie dla mnie. Ale spokojnie. Tutaj z przełożenia piątka monet i ona mogłaby mówić o braku. I ten brak, to bardziej patrząc na całość, według mnie chodzi o nie to, że brakuje Wam na coś pieniędzy, tylko że nie chcecie na coś wydać, żeby Wam nie zabrakło na coś bardziej istotnego. Mam nadzieję, że rozumiecie i że z kimś to rezonuje, ale tutaj też mam wrażenie, że mogą być braki, jeśli chodzi o tęsknotę za najbliższymi, za rodziną, za przyjaciółmi, ale w tym miesiącu mam wrażenie, że do spotkania właśnie dojdzie, bo ta piątka monet najprawdopodobniej jest podpięciem pod poprzedni miesiąc, czyli pod wrzesień albo jeszcze wcześniej. Zobaczcie, w ogólnej energii jest piątka buław, karta rywalizacji bądź konfliktu, ale no nie widzę właśnie, żeby ten konflikt miał dotyczyć Was. Mi się wydaje, że tutaj będzie jakiś konflikt w rodzinie bądź w najbliższym otoczeniu, na przykład jeśli chodzi o pracę czy no powiedzmy o sąsiadów na przykład. I Wy raczej jesteście tym czynnikiem, tymi osobami, które łagodzą spory, ale też ogólnie rzecz biorąc ma być to dosyć dynamiczny miesiąc, w którym trzeba będzie bardzo się starać, w którym trzeba będzie tak jakby jeszcze bardziej, aniżeli zawsze, podkreślać swoje zdanie, udowadniać innym, że powiedzmy jakieś Wasze pomysły, czy na przykład Wasze jakieś poczynania są istotne, no przede wszystkim dla Was są, więc tutaj cała reszta nie powinna mieć nic do gadania. Ale zobaczcie, przychodzi do Was dziesiątka buław, czyli właśnie karta ambicji i starania się. Więc powiedziałbym, że no jak najbardziej, no tutaj zwłaszcza dla osób, które powiedzmy pracują czy wracają na studia, no jest dosyć dużo pracy, dużo zaangażowania od samego początku, no wyżej wymienione wkładacie. To już jest w ogóle ważne, że macie tę energię. Ale też bym powiedział, że ten miesiąc sprzyja rozmowom kwalifikacyjnym oraz rozstrzyganiu sporów. Przede wszystkim o pieniądze. Tutaj też mam wrażenie, że będą nagłe zmiany planów, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. I mi się wydaje, że tutaj chodzi o dom, mieszkanie, remont, bo zobaczcie, do przeszłości odchodzi czwórka buław. Ja bardzo lubię tę kartę w tej talii. Ona tutaj pokazuje parę, która tańczy sobie właśnie jakiegoś kujawiaka lub innego krakowiaka. I ona może być związana z uroczystościami rodzinnymi, którymi, no, najzwyczajniej w świecie, w których nie chce Wam się brać udziału. Między innymi dlatego, że nie chcecie wydawać bez sensu pieniędzy. No, nie jest Wam to potrzebne. Ale też, no tutaj właśnie może być spór z kimś o to, że nie chcecie brać udziału w tych właśnie spotkaniach rodzinnych czy uroczystościach. Nie wiem, czy z kimś to rezonuje. Ale ten spór właśnie nie dotyczy Was tak bezpośrednio. Może na przykład, powiedzmy, Wasza matka czy Wasz ojciec spiera się ze swoją, no nie wiem, siostrą czy bratem, ponieważ tamci powiedzieli coś do niego czy tam do niej o Was na przykład. No na tej zasadzie. Momento. Jeśli chodzi o Was, to Wy się przedstawiacie jako dziesiątka kielichów i jest to piękna karta, która pokazuje tutaj właśnie rodzinę najbliższych, którzy spędzają ze sobą czas. I to jest Wam potrzebne. Wy właśnie z rodziną, z najbliższymi ładujecie energię, nabieracie motywacji. I tutaj mam wrażenie, że bardzo dużo miłych chwil właśnie Was czeka z bliskimi. Jeśli rzeczywiście, no powiedzmy, to czytanie a propos sporu rodzinnego Was nie dotyczy, to po prostu w najbliższym otoczeniu, na przykład w pracy, czy powiedzmy w sąsiedztwie, dużo się dzieje, jest dużo sporów i no tutaj trzeba tak jakby dać z siebie 120% w tym miesiącu, ale Wy właśnie w rodzinie, w domu, z
najbliższymi, czy ze swoimi psami, czy z kotami, właśnie odnajdujecie spokój. Jeśli chodzi o takie małe, takie rzeczy związane z życiem codziennym, czyli pieczenie razem ciasta z, nie wiem, z synem, czy z matką, czy z córką i tak dalej, czy wspólne oglądanie filmów, to wszystko Was bardzo ukaja i sprawia, że no, te trudy życia codziennego są nieistotne. W radzie jest dwójka kielichów i dwójka kielichów, patrząc na całość, mówi w ten sposób, żeby ludzi ze sobą godzić, żeby rzeczywiście nie pozwalać też na to, żeby ktoś głośno komentował jakieś Wasze wybory, no bo tak naprawdę w ogóle to ich nie powinno dotyczyć. Jeśli rzeczywiście komentują, to też rozstrzygać spory na takiej pokojowej płaszczyźnie. W ogóle je rozstrzygać, a nie gdzieś tam się boczyć. Dwójka kielichów mówi w ten sposób. No, dziel się miłością, empatią i wpływaj na innych kojąco, bo otoczenie będzie dosyć buńczuczne, no nie ukrywam. No też między innymi dlatego, że niektórym, u niektórych z Waszych bliskich są opóźnienia, no właśnie w pracy, remontach i tak dalej. Tutaj już wymyślać nie będę, ale czego nie robić, czego unikać? Siódemka buław. I tu jest powiedziane tak, żeby nie brać na siebie zbyt dużo odpowiedzialności. Okej, okay, jasne, pomagać innych i ich ze sobą godzić, ale nie za wszelką cenę i nie za cenę swojego zdrowia czy swojej energii. Tutaj czasami wypadałoby sobie coś odpuścić, rzeczywiście. Jeśli chodzi o siódemkę buław, to też jest powiedziane, że jeśli dążycie do jakiegoś konkretnego celu i to Wam nie wychodzi ostatnio, to wypadałoby zmienić sposób do osiągnięcia tego celu. I powiedzmy, nawet jeśli chodzi o upragnioną sylwetkę i dietę. A może akurat ta Wam nie odpowiada, ale inna będzie w porządku. A może o rodzaj sportu. No może chodzenie z kijkami nie jest dla Was, ale na przykład basen będzie. No tutaj wypadałoby poszukać innych rozwiązań. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję i życzę fantastycznego miesiąca. Sprawdzajcie czytania na nowy rok numerologiczny oraz na jesień, które już są na moim kanale. Ja je gdzieś tutaj podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wówczas będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.